List do Galacjan. List do Galacjan, rozdział 2. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak, że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Jest to rozdział, w którym mamy właśnie kilka takich bardzo ważnych stwierdzeń. Stwierdzenia takie jak to kończące. Chrystus daremnie umarł, jeśli przez zakon jest sprawiedliwość. Zakon to jest takie słowo, które w polskim społeczeństwie mylone jest z pewnymi stowarzyszeniami polegającymi na tym, że iluś tam ludzi jest zamkniętych na przykład w budynku klasztornym i tam są zakonnicy. To nie o to chodzi. Zakon, albo inaczej prawo, to był zbiór reguł narzuconych przez Boga Izraelowi na terenie ziemi Kanaan do stosowania. I zakon, prawo miał jedną ważną cechę. Jeśli ktoś choć jednego z przepisów nie zachował, był winny wszystkiemu. Czyli nie można było sobie wybrać, że będę w życiu stosował 611 przykazań, a 3 mi się nie podobają i będę dalej twierdził, że jestem pod zakonem, że w zakonie szukam sprawiedliwości. Zakon, czyli prawo, też jest podobne w swoim działaniu do tak zwanych początkowych zasad świata w przypadku pogan. My jesteśmy poganami w większości. Jeżeli ktoś tu na sali ma korzenie żydowskie, to on wtedy wywodzi się z żydostwa. No chyba, że jest mieszańcem, to wtedy trochę z pogan, trochę z Żydów. Ja o takiej osobie nie wiem. Więc jeżeli nie ma wśród nas nikogo z Żydów, to są sami ludzie z pogan. Biblia nazywa ich też Grekami czasami. Czyli mamy na świecie 3 grupy osób z punktu widzenia Bożego. Czyli mamy Żydów, mamy pogan i mamy Kościół Boży, zgromadzenie. W zgromadzeniu znajdują się ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i oni znaleźli się tam w wyniku tego, że uwierzyli, będąc w którejś z tych 2 poprzednich grup. Czyli jeśli poganin uwierzy, przestaje być poganinem, jest byłym poganinem znajdującym się w Kościele Bożym. Bo każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, staje się częścią jedynego Kościoła, bo Bóg ma tylko jeden Kościół na ziemi. Są w nim wszyscy zbawieni. Ci ludzie, którzy są narodzeni na nowo, są właśnie obecnie Kościołem Bożym na ziemi. Bóg nie zna więcej niż jednego Kościoła. Tak samo, jeśli ktoś był Żydem z urodzenia i uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, przestał być Żydem, dlatego padają takie słowa: nie ma Żyda, nie ma Greka. I stał się częścią Kościoła Bożego, stał się częścią tego jedynego, prawdziwego Kościoła, który jest na ziemi. Do niego należą wszyscy zbawieni ludzie. Więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest częścią zboru, zgromadzenia, Kościoła. Nie jest to już ani poganin, ani Żyd. Choć oczywiście pewne zaszłości w nim mogą być. Dlatego padają tu takie słowa, że ktoś coś odbudowuje. No bo jeżeli ja, będąc poganinem z dziada pradziada, to w tym momencie, jeżeli bym zaczął na przykład sobie brać jakieś obyczaje pogańskie i wprowadzać do swojego chrześcijańskiego życia, na przykład, że kąpię się raz w roku w okolicach 24 grudnia, święto kupały bym sobie jakoś odświeżył. No i bym robił z tego regułę i bym twierdził, że jestem lepszym chrześcijaninem, bo stosuję tą regułę niż inni chrześcijanie. Specjalnie wybrałem taki kontrowersyjny przykład, bo nie wyobrażamy sobie kogoś takiego. Ale jeżeli wezmę pomniejsze sprawy z pogaństwa, które miałem jako poganin, które są częścią wychowania, moglibyśmy użyć słowa świeckiego, i próbuję je ochrzcić, to staje się winnym. Tak jak tutaj. O Kefasie jest powiedziane, że on okazał się obłudny. I wtedy, jeżeli ktoś z nas ma jakieś cechy nabyte przez świeckie wychowanie, których nie uczy Biblia, których nie zaleca Biblia, to jest to bardzo ważne, żeby nie narzucać ich w chrześcijaństwie jako część chrześcijańskiego życia, bo to nie jest chrześcijańskie życie. Życie w Chrystusie opiera się tylko na tym, czego uczy nas Chrystus. A nie ma tutaj żadnych elementów, których Słowo Boże nie uczy. I tutaj Paweł zaczyna elementem ze swojego życia. Wspomina, że po 14 latach udał się wraz z Barnabą do Jerozolimy. Po co się tam udał? Jest powiedziane, że udał się tam, żeby wyłożyć na osobności znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuje między poganami. Paweł zwiastował już wtedy Ewangelię i ponieważ Ewangelia zawsze wywołuje kontrowersje, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. I Paweł znosił różnego rodzaju przykrości, nie tylko od świata, ale też od tak zwanych chrześcijan. Wśród nich byli prawdziwi wierzący, ale wśród nich byli też fałszywi wierzący, o których Paweł tu mówi, fałszywi bracia, którzy po prostu się znaleźli w kręgu chrześcijaństwa. I oni zaczęli różne rzeczy Pawłowi narzucać, mącić. Najczęściej próbowali wciągać w różnego rodzaju żydostwo, judaizm tych chrześcijan spośród pogan. Próbowali narzucać elementy, które zupełnie są egzotyczne dla chrześcijaństwa, nie mają nic wspólnego z Chrystusem. I dlatego Paweł, zamiast wzbić się w pychę, tak jak wielu z nas może by miało w takich warunkach okazję i się może by tak zdarzyło, bo sobie wyobraźcie, że robicie dobrą rzecz i wszyscy was za to krytykują. Naturalną rzeczą jest obrazić się za coś takiego. No jak on śmie mnie tutaj szkalować? Paweł tego nie zrobił. Paweł udał się z Barnabą i Tytusem i przedstawił im, co głosi tym braciom. Tutaj użył słowa znaczniejszym, czyli tym, którzy są znani w tym czasie jako tacy, którzy są rozpoznawalni, którzy nawet dalej są nazwani filarami, 9 werset. Czyli wiedział, że są tacy bracia, którzy w tamtym czasie są niekwestionowanymi autorytetami. Byli to apostołowie, jak tutaj widzimy nazwiska, Kefas, Jan. I niestety dziś apostołów nie ma. Dziś jest to już nie do powtórzenia rzecz, żeby coś takiego zrobić. Ale Paweł tak zrobił, że poszedł do nich i przedstawił im to, co mówi. I skutek tego był taki, że oni potwierdzili, że mówi dobrze. I to jest bardzo ważne, żeby Słowo Boże było wykładnią. W tamtym czasie nie było jeszcze Pisma Świętego w całości spisanego Nowego Testamentu, więc była konieczność udać się do tych, którzy w przyszłości to Pismo Święte napiszą, bo Jan jeszcze wtedy nie napisał swoich listów i Jakub prawdopodobnie też jeszcze nie napisał swojego listu. Natomiast wiemy, że Słowo Boże było w większości skompletowane przez Pawła, jeśli chodzi o Nowy Testament. Aby dopełnić Słowo Boże, użył w pewnym miejscu takiego sformułowania. Więc co miał zrobić taki kontrowersyjny nauczyciel, który oczywiście miał rację, ale który wzbudzał w tamtym czasie kontrowersje? Co dzisiaj ma zrobić ktoś, kto ma tego typu zarzuty? Oczywiście zebrać braci, wziąć Słowo Boże i przestudiować, bo teraz autorytet tych apostołów mamy w Nowym Testamencie. I ich słowa w Nowym Testamencie są wystarczającą wykładnią. Nie ma już obecnie możliwości, że sobie pojedziemy do jakiegoś ośrodka, czy to w Babilonie, czy w Rzymie, czy gdzieś w Sewilli, nie wiem, gdzie można by ewentualnie jakich kandydatur szukać. Tutaj była to Jerozolima. Więc nie ma takiego punktu odniesienia w ludziach. W tamtym czasie byli to apostołowie, było ich tylko tylu, ilu wyznaczył ich Pan i nie było tak, że jak umierał apostoł, to jakiś apostoł go nowy zastępował. Była to niepowtarzalna funkcja. Jest powiedziane, na fundamencie apostołów i proroków jest zbudowane zgromadzenie Boże. Na fundamencie apostołów i proroków jest zbudowany Kościół. Chodzi o apostołów nowotestamentowych, bo tylko takich mieliśmy w Piśmie, i proroków nowotestamentowych. Na przykład Łukasz był takim prorokiem nowotestamentowym. On nie był apostołem, on był prorokiem. I teraz widać 4. werset. Nie bacząc na fałszywych braci. To jest właśnie to, że gdy mamy pokazane na początku Księgi Hioba, że zgromadzili się pobożni ludzie, nazywani tam synami Bożymi, to wśród nich był również i szatan. Gdy widzimy 12 apostołów zgromadzonych wokół najlepszego nauczyciela na świecie, Pana Jezusa Chrystusa, to wśród nich był szatan. A dokładnie Judasz, w którego wszedł szatan. Więc nic dziwnego, że w Kościele, który jest szpitalem dla grzeszników, a nie hotelem dla świętych, wśród grzeszników, którzy są po prostu spragnieni osoby Pana Jezusa, bo tylko On może dać pokrzepienie i radość, że wśród nich również zakradnie się jakiś fałszywy brat, czyli szatan. Czyli mający jakieś inne cele, bo owce mają to do siebie, że są ufnymi, delikatnymi stworzeniami. Wilk lub inny chytry zwierz wśród nich jest w stanie je wyzyskać. Więc to jest środowisko, gdzie tacy się znajdują. Wręcz Paweł mówi, że szatan przybiera postać anioła światłości. Cóż dopiero jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Jest to niestety rzecz, która cały czas nam towarzyszy i będzie towarzyszyć aż do czasu, gdy wszystko wyświeci Pan Jezus. Dlatego, że nie mamy rentgena duchowego. Nie możemy ocenić z zewnątrz, czy ktoś jest naprawdę narodzony na nowo. i też niestety wśród wierzących, prawdziwie odrodzonych dzieci bożych są osoby nieuważne. Przypomnę taki przykład. Niewiasta wzięła alabastrowy słoik wart 300 denarów. To było tyle, co roczne zarobki. Rozbiła go albo wylała jego zawartość na nogi Pana Jezusa i namaściła go. I w sercu Judasza, który był złodziejem, pojawiła się myśl, na cóż ta strata. Powiedział to, na cóż ta strata. W jednej Ewangelii widzimy, że powiedział to tylko Judasz. W innej Ewangelii mówimy liczba mnoga, że to mówili uczniowie. Więc widzimy, że ten zły człowiek podał złą myśl, a za nią poszli szczerzy wierzący. To jest dla nas nauka. Mamy się strzec i pilnować. Każdy z nas, kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Czy przypadkiem nie robimy za tak zwanego pożytecznego idiotę? Bo jest takie pojęcie, Stalin to wymyślił, że puszczał propagandę komunistyczną na zachód i byli ludzie, którzy nigdy by nie poszli za komunizmem, ale on konstruował przekaz w ten sposób, że pojawiali się ludzie wrodzy komunizmowi, którzy popierali cele komunistyczne. I Stalin nazywał ich pożytecznymi idiotami. I właśnie niestety ci uczniowie wtedy zadziałali jak taki pożyteczny idiota, bo żaden z nich nie chciał lekceważyć uwielbienia Pana Jezusa. Tylko Judasz miał złe serce i złe myśli. Ale on uderzył w piękny, wspaniały, szczytny cel. Można było nakarmić biednych. Któż z nas nie chce się troszczyć o biednych? Każdy prawdziwy wierzący ma troskę o pokrzywdzonych. Ale to była myśl fałszywa. Pan Jezus ją skarcił. Więc dlatego obecność fałszywych braci nam cały czas towarzyszy i odpowiedzialność na każdym wierzącym jest taka, żeby patrząc w Słowie Bożym, modląc się, kontrolował, czy przypadkiem nie staje się pożytecznym idiotą do przekazywania tych fałszywych myśli od tych fałszywych braci. Bo przecież to jest strata czasu, że apostoł Paweł zamiast głosić dalej Ewangelię poganom, musiał udać się do Jerozolimy, wytłumaczyć się. Gdyby nie było tych fałszywych braci i ich plotek, nie byłoby potrzeby marnować czasu, który w tym czasie być może Paweł udałby się do Polski, byśmy szybciej otrzymali Ewangelię. Ale ta strata nastąpiła przez fałszywych braci i przez tych, którzy dawali się im zbałamucić. Zresztą Pan Jezus mówi, aby, jeśli można, zwieść i wybranych. To, że ktoś jest wybrany, nie znaczy, że jest odporny na fałszywe idee. I widać, że oni są po kryjomu wprowadzeni. Kto ich po kryjomu wprowadził? Diabeł ich potajemnie po kryjomu wprowadził. Bo oni się tam wśliznęli w postaci osób nieodrodzonych i po prostu byli tylko po to, aby szkodzić. Widać, że chcieli wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Widzą, że są ludzie wolni, którzy mówią, ja mam odpuszczenie grzechów. Krwią Jezusa oczyszczony, wolnym ja. Z wszystkich grzechów uwolniony jestem ja. Uwierzyłem, że na krzyżu za me grzechy Jezus zmarł. To jest wolność, którą mamy w Chrystusie. Wolność od pracy i znoju, bo wszystko wykonał za nas Pan Jezus Chrystus. Jesteśmy jak w tej łódce, do której wszedł Pan Jezus i ona już od razu przybiła do brzegu. Nie musimy już wiosłować. Ona jest tam, gdzie miała dopłynąć. Bo Pan Jezus jest z nami w naszym życiu. My już nie mamy w życiu żadnych celów, bo wszystkie osiągnęliśmy. Dlatego jest to wolność. I jest to pełna wolność, którą mamy w Chrystusie. Ale wrogowi się to nie podoba. On chce podbić nas w niewolę. Dlaczego? Paweł mówi: drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Niewolnikami ludzi. Ludzie potrzebują mieć niewolników po to, żeby realizować swoje różne cele. I te cele są naprawdę dalekie od Ewangelii. Ci ludzie nie chcą nas podbić w niewolę po to, żebyśmy szybciej osiągnęli wszystkich niezbawionych dla Chrystusa. Ci ludzie nie chcą nas podbić w niewolę po to, żeby lepiej się rozchodziło Słowo Boże czy inne cele, które są zgodne ze Słowem Bożym. Oni chcą podbić w niewolę, żeby osiągać cele dalekie od Słowa Bożego. Ale Paweł tu mówi w 5 wersecie, którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Widać wyraźnie, że to podbijanie w niewolę przez tych Nikolaitów ma na celu to, żeby prawda Ewangelii została utracona. Nikolaita to jest z greki niko, pokonać, lao, lud. Nikolaita to jest ktoś, kto podbija w niewolę innych ludzi. I tutaj właśnie widzimy, że oni chcieli podbić w niewolę. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli? Bardzo mocne słowa. Nic mnie to nie obchodzi. Widać, że Paweł odnosi się tu do pewnych osób, które kiedyś były uznawane powszechnie jako osoby o szczególnym poważaniu i można powiedzieć, lekceważy ich, bo mówi: nic mnie to nie obchodzi. Czy mamy takie zrozumienie, że jeżeli nawet stojący na ważnym miejscu człowiek, który kiedyś naprawdę wykonał służbę Bożą i nagle zaczął wydziwiać, to Bóg nie ma względu na osobę? Nie mamy takiego już dalej poważać, tylko dlatego, że ze względu na dawne czasy należy mu się szacunek? Owszem, należy mu się szacunek, bo wykonał wiele dzieła Bożego. Ale jeżeli ma prowadzić nas w niewłaściwą stronę, to mamy powiedzieć: nic mnie to nie obchodzi. Słowo Boże mówi tak. I mam się trzymać Słowa Bożego. Być może ten człowiek stał się w wyniku upływu czasu zdemoralizowany. Bo kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I stary, dobry, dawny uczeń Chrystusa przez to, że nie troszczył się o to, żeby pilnować Słowa Bożego, nagle stał się trującym korzeniem i zaczął opowiadać głupoty. Więc moim życzeniem jest, jeśli kiedyś zszedłbym z drogi posłuszeństwa Słowa Bożego, to mam życzenie, żeby bez żadnych oszczędności napominać mnie i karcić. Bo gdy karci mnie sprawiedliwy, jest to jak olejek spływający na brodę, tak mówi psalmista. Nie ma żadnej tutaj wymówki dla ludzkich osiągnięć. Jeśli ktoś wykonał jakąś pracę i już potem jej nie wykonuje, to jest nieużytecznym sługą, bo co miał wykonać, już wykonał i potem już nie ma z niego żadnego pożytku. Tu jest wyraźnie powiedziane: Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie ma względu na osobę. Jest powiedziane w tym wersecie nieprzypadkowo o osobach, które kiedyś były ważne, a potem już miały być dalej osądzane w świetle Słowa Bożego. Ale Paweł na całe szczęście nie miał takiego dylematu, bo mówi o nich dobre świadectwo. Ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Na całe szczęście ci bracia nie byli z tego najgorszego przypadku, o którym mówił Paweł w 20 rozdziale dziejów, że nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Mówił to do biskupów wybranych przez Ducha Świętego, czyli przez osoby, które właśnie, tak jak tutaj jest, miały cieszyć się szczególnym poważaniem aż do skompletowania Słowa Bożego. Potem po skompletowaniu Słowa Bożego rola biskupów już nie była wznawiana. Nie ma dzisiaj ordynowanych, wyznaczanych przez włożenie rąk biskupów. Nie ma możliwości, bo nie mamy apostołów. To apostołowie lub wydelegowani przez nich Tytus czy Tymoteusz mieli takie uprawnienie. Nie czytamy o tym, żeby ta służba dzisiaj mogła się odbywać. Nie było takiej możliwości, żeby to kontynuować. I niestety 20 rozdział Dziejów Apostolskich mówi wyraźnie, że nawet spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. To jest 20 rozdział po 28 wersecie. Bardzo znaczące słowa. Ale ci nie byli z tego typu osobników. Oni niczego mu nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Bardzo ciekawe zdanie, bo pochwalić kogoś to jest dobra rzecz. Natomiast chwalić siebie samego generalnie mamy takie przyzwyczajenie, że nie uchodzi. Paweł tu mówi wprost. Skutecznie działał przeze mnie między poganami. I teraz kontynuuje. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Filary albo fundament. Mamy powiedziane, że na fundamencie apostołów i proroków jest słowo filar i ono jest ciekawym słowem, dlatego że to nie zawsze jest taki słup jak w przypadku budowy greckiej. Filary ziemi na przykład, pojawia się w Biblii często takie sformułowanie i dzisiaj w geologii to słowo hebrajskim jest używane jako odpowiednik płyty tektonicznej. Płyta tektoniczna, no Ziemia generalnie będąc sferą, kulą, taką spłaszczoną w kształcie mandarynki, składa się z takich płyt, na których są położone te zewnętrzne części Ziemi. I te płyty nazywane są właśnie odpowiednikiem słowa filary. Na tym się wszystko opiera. Tak samo w chrześcijaństwie. Najpierw fundamentem głównym jest Pan Jezus Chrystus, a w zasadzie kamieniem narożnym, czyli kamieniem takim, do którego wszystko ma pasować, a powiedziane jest, że na fundamencie apostołów i proroków, czyli takich płytach tektonicznych, jeśli byśmy chcieli obrazowo sobie to wyobrazić. Więc widzimy tutaj wyraźnie, że oni podali jemu i Barnabie prawicę. Podanie prawicy w naszej szerokości geograficznej oznacza generalnie zgodę i poparcie. W tym kontekście Paweł używa tego sformułowania. Nie chodzi o takie zwykłe podanie prawicy, jak my sobie podajemy na dzień dobry i do widzenia na początku i na końcu naszego spotkania. Tutaj chodziło o uwiarygodnienie tego, co Paweł czyni i głosi. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Zresztą Jakub o tym pisze w liście swoim, że prawdziwą pobożnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom i zachowywać siebie nieskalanym przez świat. To nie jest tak jak w hinduizmie, że ktoś się tam zamuruje w takim budynku i się zachowa nieskalanym przez świat zewnętrzny, tylko będzie taką małą miseczkę otrzymywał z jedzeniem raz dziennie i to jest zachowanie się nieskalanym przez świat według wyobrażenia pogańskiego. Nie, tu chodzi o odseparowanie od zła tego świata, od tych złych rzeczy, które w świecie są, plus aktywność, wspieranie sierot i wdów w ich niedoli. Jeżeli nie ma tych dwóch elementów, to według Jakuba, który tu jest wymieniony, nie ma mowy o prawdziwej pobożności. I dalej kontynuuje Paweł. Gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. To jest bardzo ważne, żeby jeżeli ktoś okaże się winnym, a jest ku temu powód, żeby tą osobę skorygować, to trzeba postawić się złu otwarcie. Nie plotki rozsiewać. A nie wiem, czy słyszeliście, ten Kefas tak się zachowywał, że najpierw żył z poganami po pogańsku, a potem jak przyszli Żydzi, to zaczął żyć po żydowsku. Paweł tak nie zrobił, że zaczął to gdzieś rozpowiadać, z Barnabą i z innymi krytykować Kefasa. To byłoby zupełnie nie po chrześcijańsku. Paweł prosto w oczy Kefasowi powiedział, w czym problem. Nie może być tak, że rozsiewamy, bo tutaj by była prawdziwa historia. Tak? Bo faktycznie Kefas tak zrobił i byłoby za plecami Kefasa rozpowiadane, no on tak zrobił, siak zrobił i w ogóle. No i inni by powiedzieli, no faktycznie źle zrobił. Inni, może miał rację, może tak powinien był zrobić. Nie. Postawił mu się otwarcie, powiedział, o co chodzi i to jest wzór dla nas. Jeśli coś jest nie tak, albo nam się tylko wydaje, że coś jest nie tak, to nie mamy upoważnienia ze Słowa Bożego, żeby być oszczercą, zdradzać tajemnice gdzieś na boki, tylko przyjść do tego, który jest po prostu winny. Jeśli to jest wina publiczna, tak jak w przypadku Kefasa, to jest pozwolenie na to, żeby to się stało w publicznym miejscu. Zwłaszcza, że Kefas był nauczycielem Słowa Bożego, a jest powiedziane, że niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, bo wiecie, że surowszy otrzymacie wyrok. Z kolei jeśli to jest faktycznie słabszy wierzący, który nie jest znany jako ktoś, kto długo wykonuje służbę i jeszcze do tego jest początkujący, to lepiej go wziąć sam na sam i spokojnie z nim porozmawiać, zapytać i w ten sposób w dyskrecji to uczynić. Natomiast tutaj Kefas był nauczycielem. Należała mu się jawna nagana przy wszystkich. Jest zresztą powiedziane, że lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Nie może być tak, że dla ratowania atmosfery się pielęgnuje fałszywą miłość i się ma tak naprawdę pewnego rodzaju zastrzeżenia, a się ich nie wyjaśnia. Bierze się wtedy po prostu i czyni w niewłaściwy sposób. Jeżeli coś jest ze Słowa Bożego przewinieniem kogoś, to powinno to być jak najszybciej wyjaśnione. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś ma do kogoś zastrzeżenie oparte na zakonie lub tych początkowych zasadach świata, coś mu się przewidziało, to Izajasz mówi, że cóż plewie do ziarna, naszych własnych urojeń nie możemy na kogoś wkładać jako jego obowiązku. Tylko jeżeli Słowo Boże coś naucza. Czyli najpierw powinniśmy wykonać pracę, że wiemy na 100%, że Słowo Boże tak naucza, a ten ktoś jest winny, bo zachowuje się niezgodnie ze Słowem Bożym. A nie, że bo u mnie babcia tak uczyła, więc ty masz tak robić. To nie tak. Paweł z czymś takim do Kefasa nie przyszedł. Nie zganił go za coś takiego. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli ci od Jakuba, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Strach. Strach jest częstym elementem, który powoduje, że stajemy się niewierni Słowu Bożemu. Nie bójmy się, mamy powtórzone wielokrotnie. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. W innym miejscu Pan Jezus Chrystus mówi, nie lękajcie się. W innym miejscu mówi, że On przyszedł dać nam pokój. I cały czas nas zapewnia o tym, że nie mamy powodów, żeby się bać. Piotr wspomina, że siostry mają nie dać się zastraszyć, żeby wykonywać swoje siostrzane zakresy odpowiedzialności. Więc diabeł łazi dookoła jak lew ryczący i co robi lew ryczący? No straszy. Straszy. On nie może nic zrobić, bo jest powiedziane, że chodzi dookoła obozu. Jest powiedziane, że jest pokonany przez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale on jest świetnym marketingowcem. On straszy. On obiecuje i on straszy. Generalnie kłamie. I te kłamstwa są po to, żeby nas albo przestraszyć, albo zmamić obietnicami, albo w inny sposób oszukać i spowodować niewierność Słowu Bożemu. Więc mamy takich, którzy są fałszywymi braćmi w środku, ale też mamy diabła, który łazi dookoła. I być może któregoś z nich, tych fałszywych braci, użyje do straszenia. Ja tutaj widzę, że tak mogło być w przypadku Piotra. Że on się po prostu usunął, odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani, bo wśród nich być może albo byli ci pożyteczni idioci, o których już wspomnieliśmy, albo faktycznie wilki w owczych skórach. Ale przecież wielki apostoł Pana Jezusa Chrystusa nie powinien się tak zachowywać. I dlatego Paweł go skarcił. Nazwał to wprost. Obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, czyli Piotr też postąpił obłudnie, skoro wraz z nimi. Więc on ich zalicza do jednej grupy. To nazwał obłudą. Obłuda. Pojawia się na przykład, gdy Pan Jezus ostrzega nas przed kwasem faryzeuszy i saduceuszy. To jest obłuda. To jest nauka faryzeuszy i saduceuszy. Takim klasycznym przykładem to było właśnie to, co oni sobie wymyślili, że byli winni szacunek ojcu i matce, który się wyrażał między innymi w opiece nad nimi, gdy już byli w starszym wieku i powinni byli mieć opiekę od swoich dzieci, dorosłych dzieci, które już zarabiały na swój byt i były zobowiązane przez przykazanie czci ojca swego i matkę swoją do finansowego łożenia na potrzeby swoich rodziców. I ci ludzie wymyślili sobie zasadę korban. To znaczy to, co się tobie należy, tatusiu, mamusiu, jako wyżywienie, dałem, patrz jaki jestem święty, dałem jako dar na ofiarę. No, czyli znowu to samo kłamstwo, które Judasz zastosował, że powinien być dane po prostu gdzie indziej przekierowane. To jest cały czas diabeł w ten sposób działa, że próbuje jedną dobrą rzecz przeciwstawić drugiej dobrej rzeczy. To jest znane oszustwo. Natomiast nie mamy mu ulegać. My mamy Słowo Boże, żeby się tego Słowa Bożego trzymać. To, co jest jawne ze Słowa Bożego, to jest taki amen. I tego się trzymamy. A nie, że na jednej stronie kładziemy coś, co jest ze Słowa Bożego, a na drugiej coś, co nam się wydaje i idziemy za tym, co nam się wydaje. Nie. Mamy tylko i wyłącznie Słowo Boże jako wyznacznik, a nie nasze wyobrażenia. I tutaj właśnie oni się zachowali obłudnie. Czyli dalej niby pobożnie, tak? Bo chcieli zachować czystość według zakonu, odseparowując się od pogan. Ale przecież Kefas dostał znak bezpośrednio od samego Boga. Gdy był u Korneliusza, przed wizytą u Korneliusza, to z nieba dostał wizję ze zwierzętami nieczystymi i głos: zabijaj, Piotrze, i jedz. I on świetnie to zinterpretował, że to jest znak, że on ma szanować tak samo poganinów, jak i Żydów, a nie tylko, że lepiej traktuje Żydów niż pogan. I ten Piotr obłudnie się zachował, lekceważąc ze strachu braci z pogan. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, Paweł tutaj od razu to jednoznacznie do prawdy Ewangelii nawiązuje. Byśmy tak powiedzieli: Pawle, czy ty nie przesadzasz? Przecież chodzi o zwykły posiłek. Tutaj jedzą jedni przy tym stole, drudzy przy tym, a ty teraz Ewangelię w to mieszasz. Paweł jednoznacznie, i on ma rację, Paweł jednoznacznie z prawdą Ewangelii wiąże to. To tak jakbyśmy mieli jakieś zejście i teraz byśmy robili podział między wierzącymi. Z tym usiądę, bo to jest taki miły, fajny brat, zawsze punktualnie na zgromadzeniu, a tym będę gardził. Co prawda nie jest objęty karnością zgromadzenia, ale no to już jest takie o. Bo co innego, jeśli jest karność, abyście z takim nie jadali. To nie o tym mówię. Mówię o takim właśnie dziwolągu, jak tutaj Paweł skarcił u Piotra. I nazwał, że oni niezgodnie z Ewangelią postępują. Bo Ewangelia łaski Bożej ma to do siebie, że zbawieni jesteśmy niezależnie od uczynków, niezależnie od naszego pochodzenia, niezależnie od naszych darów i umiejętności, jakie jako ludzie mamy, czy niezależnie od rzeczy, których się nauczyliśmy. Nie ma to znaczenia. Każdy z nas przychodzi do Boga jako grzesznik, który zasłużył na wieczną zagładę w jeziorze ognia i siarki. I nie ma w nas nic dobrego. Dobre jest tylko w Chrystusie. I On złożył za nas doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. I ta doskonała ofiara zupełnie wystarczy na zgładzenie wszystkich grzechów. I widzimy doskonale, że właśnie Paweł o tym w 16 wersecie chwilkę później mówi. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, nie z uczynków prawa, ponieważ z uczynków prawa, z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Termin usprawiedliwienie jest terminem prawniczym. On oznacza, że człowiek usprawiedliwiony to jest taki człowiek, który nigdy nie popełnił nic niewłaściwego. Czyli jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który jest grzesznikiem, do czynienia z człowiekiem, który staje w obliczu Boga i mówi, jestem grzesznikiem, nie mam nic, co bym mógł Ci dać. Jestem godny tylko Twojego potępienia. To Bóg takiemu człowiekowi przypisuje całą sprawiedliwość Chrystusa i od tej pory widzi go w Chrystusie. Bo Chrystus wziął cały grzech, cały brud tego człowieka na siebie, gdy umarł na krzyżu Golgoty. I zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Więc jednoznacznie usprawiedliwiony to jest w oczach Boży człowiek, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Nie mylmy tego z tym, że każdy z nas ma w sobie nasiona wszystkich grzechów w ciele. I nie wzbijajmy się w pychę, bo ostrzega nas przed tym Jan, mówiąc, że kto mówi, że grzechu nie ma, sam siebie zwodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w oczach Bożych jesteśmy skryci w Chrystusie i On, jak patrzy na zbawionego, to widzi Chrystusa. Widzi Jego sprawiedliwość na nas. I dlatego nie jest pychą, że wierzący nazwie się świętym. Jesteśmy święci. Nie jest pychą, że zostaliśmy nazwani kapłanami, królewskim kapłaństwem. Bo jako kapłani mamy wolność przychodzić bezpośrednio przed Boga. Zasłona oddzielająca od najświętszego miejsca rozdarła się. Hebrajczyków mówi, że to jest ciało Chrystusa, to jest zasłona. I zostało to po prostu oddzielające, zasłaniające. Od miejsca najświętszego usunięta taka zasłona. Ona się rozdarła na dwoje. I mamy każdy z nas przystęp do Boga, bo jesteśmy w oczach Bożych. Każdy, kto przyszedł ze swoimi grzechami do Boga, jest święty, sprawiedliwy, tak jakby nigdy nie zgrzeszył. Cała świętość i sprawiedliwość Chrystusa jest przypisana wierzącemu. Z kolei cały grzech został przypisany Jezusowi Chrystusowi. I On w 3 godzinach ciemności, wisząc na krzyżu Golgoty, ten grzech miał na siebie włożony. I wtedy Bóg do Boga zawołał: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Paweł tutaj mówi, że szukaliśmy usprawiedliwienia w Chrystusie. I znaleźliśmy to usprawiedliwienie. Oczywiście okazaliśmy się grzesznikami, bo to jest fakt. Jesteśmy grzesznikami. Akurat w naszym przypadku grzesznikami z pogan. Paweł był grzesznikiem z Żydów. I usprawiedliwiony grzesznik to jest właśnie ta kategoria, pod którą podpadamy, jeśli każdy z nas przyszedł do Boga ze swoimi grzechami i wyznał je Jemu, to w tym momencie jest raz na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne, dlatego że jest z łaski, niezależnie od uczynków. Więc nic się nie da zrobić ludzkimi wysiłkami, żeby zbawienie zdobyć. Nic się nie da zrobić, żeby zbawienie utrzymać. I nic się nie da zrobić, żeby je stracić. Więc generalnie jesteśmy przez Boga widziani w Chrystusie. Raz na zawsze. I jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, bo przecież zburzyłem swoją sprawiedliwość starą, mówiąc, że to są wszystko jak splugawione szmaty przed Bogiem. Te wszystkie moje dobre uczynki, które jeśli nawet się pojawiły w moim życiu, w mojej ocenie były dobre, ale w oczach Bożych były niewystarczające, jak splugawiona szmata, mówi Izajasz. To jeśli sam zburzyłem i teraz zaczynam to odbudowywać, tak? Czyli zaczynam szukać jakiegokolwiek usprawiedliwienia w ciele, to sam siebie czynię przestępcą Słowa Bożego. Albowiem ja przez prawo umarłem, bo prawo, które było, uśmierciło nas. Nie zabijaj? Co znaczy nie zabijaj? Pan Jezus wyjaśnił w kazaniu na górze, że jeśli się gniewasz na swojego bliźniego, to już go zabiłeś. Nie cudzołóż. Spojrzysz z pożądaniem na przedstawiciela płci przeciwnej, albo, tak jak to się coraz gorzej dzieje, tej samej, cudzołożyłeś. Albo, jeżeli chcesz mieć przykazanie nie kradnij, wystarczy, że pożądasz czyjejś rzeczy. O, jaki fajny wóz ma mój sąsiad, chciałbym taki mieć. To jest kradzież. Ten sam kwas. I teraz, jeżeli przez ten zakon umarłem, zakonowi, abym żył Bogu, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jakież cudowne słowa. Chrystus mnie umiłował. Syn Boży mnie umiłował. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. Nie jest tak, że Jezus kiedyś nie był Synem Bożym. To jest On jest Synem Bożym. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I ten Syn Boży, jak czytamy przy powieściach, 8 rozdział, jeszcze nie było ziemi. Jeszcze nie była ona stworzona. Już się cieszył synami ludzkimi, których odkupi. On mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Gdybyś był choć jedną, jedyną osobą na świecie, to Jezus umarłby za ciebie. On umiłował i wydał samego siebie. I dlatego Paweł kończy ten rozdział. Nie odrzucam łaski Bożej. Bo jeśli przez jakąkolwiek formę zakonu, jakąkolwiek formę prawa jest jakakolwiek sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł niepotrzebnie. Jeśli próbujemy się w jakikolwiek sposób ulepszyć, żeby sobie nabić jakichś punktów u Boga, żeby być po prostu tutaj bardziej usprawiedliwieni, to tak jak ci ludzie, popełniamy obłudę i czynimy złe świadectwo o Chrystusie. Czynimy to, że Chrystus daremnie umarł. Tak twierdzimy swoim życiem. Nie można takich rzeczy robić. Dlatego Paweł przeciwstawił się Piotrowi otwarcie i jak widzimy jednoznacznie związał to z prawdą Ewangelii. Chryście jest takie zdanie, twe nauki zachowywać. Nie pamiętam, jak się zaczyna. — 205. Dziewięćdziesiąt. Słowo z ust Twych pochodzące, wiesznie mocno, Panie, trwa, gdyż radosną zwiastujące Dla słabych trodzę mę. Amen.